Odnawiany schron jest częścią podziemnego szpitala miejskiego, jaki przed wojną funkcjonował w dzisiejszej PWSZ. Jego celem było, aby mimo działań wojennych podczas oblężenia miasta szpital mógł funkcjonować. I schron, i szpital podziemny był tworzony na pewno przed II wojną światową, ewentualnie też już w czasie trwania II wojny światowej, jako taki pomocniczy, zapasowy lazaret do przeprowadzania operacji oraz łatania rannych, którzy podczas konfliktu zbrojnego, który mocno w 1945 roku uderzył nasze miasto, faktycznie się wydarzył. Nie wiemy dokładnie, co było po wojnie. Są informacje o tym, że tam różnego rodzaju jakieś beczki były przytrzymywane, że jeszcze gdzieś tam te młodsze osoby w tamtych czasach, teraz wiadomo już wiekowe, jakieś jeszcze zwłoki gdzieś tam znajdowały już w takim mocnym stanie rozkładu. Wszystko było zatem początkowo otwarte, póki nie uznano, że stwarza zagrożenie. Po latach miasto zdecydowało się na remont, który pozwoli turystom na odkrywanie kolejnego podziemnego miejsca w Głogowie. Robimy takie profesjonalne zejście, dzięki czemu będzie można w każdej chwili, nie prosząc o pomoc, nie wiem, wojska czy straży pożarnej, czy jakiegoś dźwigu z HDS-em, wprowadzić grupę, która będzie tam zainteresowana. A docelowo ma tam powstać muzeum i historii właśnie PWSZ, czy tej najnowszej, ale też szpitala miejskiego, bo mało osób wie, że była tam zrobiona piękna leżakownia nad wejściem do PWSZ właśnie, gdzie mogli sobie chorzy chociażby na gruźlicę dokonywać tych kąpieli letnich, słonecznych od strony południowej, ponieważ one są bardzo wskazane, były wskazane przynajmniej w tamtych czasach. Prace nad udostępnieniem schronu powinny zostać zakończone w listopadzie tego roku i pochłoną około 150 tysięcy złotych. Na miejsce pamięci i muzeum trzeba będzie jeszcze poczekać, bowiem konieczne będzie odsłonięcie i przygotowanie całego tunelu, który prowadzi od schronu aż do budynku PWSZ.